Bardzo proszę pana przewodniczącego Kowalika o zabranie i zreferowanie tejże uchwały. Dokonuje się korekty uchwały z dnia 15 października 2012 roku. W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013. Pierwszy punkt. Zmienia się zakres zadania pod nazwą przedszkole nr 117 kolorowe, montaż winny kuchennej, kwota 30 tysięcy na modernizację centralnego ogrzewania. Uzasadnienie. Na wniosek dyrekcji przedszkola Rada Dzielnicy zmienia przeznaczenie środków. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Kurecki, bardzo proszę. Proszę państwa, jak zapewne pamiętacie, w tym temacie się wypowiadałem, jak my głosowali w przyznaniu tych środków na temat winy, żeby dokładnie przeanalizować, czy to jest akurat tak super pilna sprawa. Ja wiem, że ta winda zapewne tam jest potrzebna w tym przedszkolu, czy tylko jest aż tak pilna, żeby zostawiać wszystkie inne prace ważniejsze, a robić windę. I teraz wychodzi na to, że miałem rację, komisja była na miejscu i komisja powinna stwierdzić jednoznacznie, że jednak mniejsza sprawa jest oszczędności, zrobić centralne, a nie fundować na razie windy. To jest nie tylko jeden przypadek, bo takich przypadków jest wiele. W związku z tym ja bym bardzo prosił, że na przyszłość, jeżeli idziemy, to trzeba przegłosować. Oczywiście ja bym na komisji zaciął powiedzieć panu przewodniczącemu i państwu. Natomiast uważam, że jeżeli, czy to dyrekcja przedszkola wiedzą, jakie teraz mają opuszczenia finansowe, prawda, to żeby dokładnie się w sprawie przyglądać. I komisja oczywiście też, jak będzie sprawdzać takie sprawy, to też dokładnie się przyglądać, bo no, można wprost powiedzieć, no, co jest ważniejsze do roboty w tym przypadku. Zapewne centralne ogrzewanie, to nie ma dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przenikliwość umysłu pana radnego. Jest ona bardzo dla mnie niezbędna w wyjmowaniu naszych uchwał. Proszę państwa, ktoś jeszcze w sprawie wypowiedzi? Dziękuję bardzo. Zamykam. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druk nr 20? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że teraz przyjęła uchwała na druk nr 20. Proszę państwa.